Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Archeoczwartku. Dzisiaj z nami gość Bartosz Kątny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, archeolog, specjalista m.in. z zakresu archeologii podwodu. Dzień dobry Państwu. Bartku, czy mógłbyś nam przybliżyć, czym jest archeologia podwodna? Czy to jest tak jak w kinie, w filmach Indiana Jonesie, czy też w Panu Samochodziku, że nurkujemy, wydobywamy jakiś gadżet, wszyscy się cieszą? Czy może jakoś inaczej to wszystko wygląda? Archeologia podwodna jest subdyscypliną archeologii, która spełnia wszystkie kryteria dokumentacji, eksploracji, konserwacji, takie same jak w przypadku archeologii lądowej, tyle że różni się pewnymi detalami, jeżeli chodzi o narzędzia, którym się posługuje. Zatem, jeżeli chodzi na przykład o kwestię poszukiwań, musimy używać sprzętu, który ma odpowiednią wytrzymałość, znaczy można go używać pod wodą, na przykład wykrywaczy metalu. Jeżeli chodzi o eksplorację, posługujemy się niezwykłymi łopatami, czy szpadlami, czy mniejszymi narzędziami, ale tak zwanymi eżektorami, czy urządzeniami, które wytwarzają podciśnienie i zasysają to, na co końcówkę takiego eżektora skierujemy, czyli takie podwodne odkurzacze, można by rzec. Dalej, jeżeli chodzi o wydobycie, posługujemy się nie własnymi rękami, ale przeważnie, jeżeli są to duże obiekty, dźwigami, albo tak zwanymi balonami wypornościowymi, czyli nazywanymi inaczej hidrodyna. To jest to taki obszar badań, w którym metodyka w bardzo dużym stopniu zależy od głębokości, na której są one prowadzone, ale także i potrzeba przejrzystości, temperatury wody, więc to trzeba naprawdę bardzo mocno różnicować. Są głębokości, które są poza zasięgiem człowieka, albo jeżeli nie człowieka w ogóle, to po prostu badacza, który miałby tam wykonywać konkretną pracę fizyczną na danej głębokości. Dla nas taką realną barierą jest około 50 metrów. Niekiedy sięgają nawet tysięcy metrów, tyle że posługują się wtedy urządzeniami zdalnie sterowanymi. Czy jest to gałąź archeologii, która ma bardzo specyficzną metodykę, nowoczesny sprzęt, nowoczesne technologie? Tak, i te technologie się cały czas zmieniają i doskonalą, to tak jak i w ogóle postęp techniczny obserwujemy na różnych polach, także i w zakresie archeologii, także i w zakresie archeologii podwodnej. Dzisiaj posługujemy się urządzeniami, które pozwalają dzięki wykorzystaniu odpowiedniego programowania, też i sztucznej inteligencji, identyfikować obiekty pod wodą na podstawie obrazów tzw. sonarowych, bo używam takich urządzeń hydrolokacyjnych do tworzenia, ukształtowania dna. No i ich interpretacja może nastąpić dzięki wykorzystaniu właśnie sztucznej inteligencji, ale też do dokumentacji w wodach o kiepskiej przejrzystości, a nie ma co ukrywać w warunkach naszej strefy klimatycznej, to ogromna większość zbiorników tak właśnie wygląda, więc no, ten świat idzie do przodu pod tym kątem, więc oczywiście archeologia podwodna nie pozostaje w tyle, tym bardziej, że tutaj ten sprzęt rozwija się nie tylko, jeżeli chodzi o kwestie dokumentacyjne, eksploracyjne, ale również po prostu związane z przebywaniem pod wodą, czyli z zurkowaniem. No ja rozumiem, że te metody, ten sprzęt jest bardzo zaawansowany, a jeszcze mam pytanie o kontekst archeologiczny. Czy tu się tylko wyłącznie skupiamy na przedmiotach, czy jeszcze dodatkowo badamy, co się tam działo dookoła tych... Nie, naturalnie skupiamy się na kontekście. Kontekst jest dla nas równie ważny, jak w przypadku archeologii lądowej. Czasem tym kontekstem będzie wrak, więc położenie danego obiektu w obrębie wraku dla nas jest istotne. Także uwarstwienie, nawet wrak może być istotne. Jeżeli mówimy o osadach, portach, które znajdują się obecnie pod wodą, tak samo jak w przypadku archeologii lądowej, staramy się odtworzyć uwarstwienia, bardzo dokładnie dokumentować kontekst. No to wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem stanowiska archeologicznego mamy do czynienia. Bo są takie stanowiska, które są związane z tym, że coś wrzucano do wody, albo były to zguby przypadkowe, albo były to intencjonalne depozyty. W tym drugim przypadku, pierwszym też, no ten kontekst będzie jednak mniej precyzyjny, jeżeli chodzi o jakieś uwarstwienie. Po prostu będziemy dokumentowali bardzo precyzyjnie rozmieszczenie, rozrzut zabytków na dnie zbiorników. No i w ostatnim czasie, w ostatnich latach prowadzicie badania w Lubanowie. Jakiego typu to badanie? Jezioro Lubanowo jest rzeczywiście jakimś zupełnym wyjątkiem, tak bym powiedział. Jest to bowiem jezioro, które ma charakter ofiarny. Znaleziono tam szereg przedmiotów, to jest około setki przedmiotów datowanych na okres wpływów rzymskich, głównie okres wczesnorzymski, które są związane z bronią, na której składa się broń zdobyta na pokonanym przeciwniku. Tego rodzaju stanowiska, nazywane w języku angielskim war booty offerings, znane są od połowy XIX wieku i bardzo dobrze rozpoznane, ale jedynie w Skandynawii, zwłaszcza południowej Skandynawii. Najbliższe naszych ziem to są stanowiska ze wschodniej Jutlandii, no i z Bornholmu.
Do tej pory nikt nie przypuszczał, że tego rodzaju stanowiska znajdują się na południu od Bałtyku, no ale tak się szczęśliwie składa, że archeologia jest dyscypliną bardzo żywą. Każdego roku pojawiają się nowe odkrycia, które zupełnie wywracają na nic nasze dotychczasowe przekonania. Nie uczono, że stanowiska ofiarne są tylko w Skandynawii i datowane są na wąski odcinek czasu. Teraz wiemy, że wszystko to nie jest prawdą. No i to odkrycie Bubanowie rzeczywiście było swego rodzaju rewelacją. Myśmy tam szukali tych przedmiotów związanych z depozytami z okresu rzymskiego, to cały czas jest jeszcze w toku te badania. Wydaje mi się, że jeszcze 2-3 lata one potrwają. W tej chwili jeszcze uwzględniamy badania geomorfologiczne. No ale w każdym razie przeczesujemy bardzo dokładnie całą linię brzegową do głębokości jakichś 4 metrów, ponieważ głębiej występuje już muł. Normalnie to jest takie zjawisko, że w większości, ogromnej większości jezior polskich muł występuje od samej linii brzegowej, osad taki organiczny. Tutaj ten osad występuje dopiero od 4 metrów głębokości, bo jezioro jest bardzo strome, to znaczy dno opada bardzo strome, w związku z tym ten muł nie osada się płytko, tylko zsuwa się w głębsze partie zbiornika. I dzięki temu my możemy z wykrywaczem metalu, precyzyjnie go oczywiście stosując pewne sektory, w których przeczesujemy dno, dokładnie lokalizując w momencie znalezienia konkretny obiekt, no ale w każdym razie w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie do 4 metrów spenetrować to. No i w tej chwili już jesteśmy na etapie 75% mniej więcej procent linii brzegowej przeczesanej. Jak powiedziałem, szukaliśmy głównie depozytów z okresów kół rzymskich, ale tak się składa, że to się zmienia dynamicznie, jak to w archeologii, i bardzo szybko trafiliśmy na depozyty dużo późniejsze, średniowieczne, których się kompletnie nie spodziewaliśmy. Na które składał się piękny wikiński grot broń drzewcowej, topory i wczesne i późno średniowieczne, różnego rodzaju inne elementy, już niekoniecznie związane z militariami, pewnie zguby, tak możemy sądzić, no ale też i rzeczy starsze, to znaczy natrafiliśmy tam zupełnie niespodziewanie na łódź jednopienną, czyli dłubankę datowaną na początki IV wieku przed Chrystusem, rzecz zupełnie niespodziewana, unikatowa i zarówno jeżeli chodzi o gatunek drewna, które są wykorzystane, jak też i konstrukcje. No i datowanie samo w sobie też jest zupełnie wyjątkowe. No i wreszcie trafiliśmy na rzeczy współczesne i to właśnie mamy tutaj zaprezentowane. Jedno z takich odkryć mamy zaprezentowane na stole przed nami. Mógłbyś przybliżyć historię znalezienia tych materiałów, tych przedmiotów? Właściwie to jest jeden zespół, można by powiedzieć. Wyjaśnijmy, że na początku pierwszy sygnał, który udało nam się znaleźć, pochodził z górnej części tego kotła miedzianego, tak zwana atasza, czyli miejsce, gdzie następuje zaczep kabłąka, wystawał minimalnie ponad dno. No i dało sygnał oczywiście, on był weryfikowany, to trwało bardzo długo, kolega, który tam siedział wtedy pod wodą, długi czas wyjątkowo siedział w jednym miejscu, to dokładnie widać z powierzchni, ten cały zespół, bo nie sam był pod wodą, to dokładnie było widać z powierzchni, bo bumble się nie przesuwały, mieliśmy z nim kontakt, więc wiedzieliśmy, że coś się dzieje, ale to trzymał w tajemnicy, powiedziałbym. No i po dłuższym czasie okazało się, że odkrycie jest rewelacyjne, nie tylko to jest kocioł, który udało się już w całości odsłonić, ale że w środku znajdują się 4 naczynia, włożone jedno w drugie, to Państwo możecie obejrzeć tutaj, pięknie dekorowane, polewane, malowane. Tutaj w niektórych przypadkach ta metodyka czy ta technika wykonania była dość skomplikowana. Zasięgnęliśmy języka, okazało się, że datowane są na około 1600 rok, może początki XVII wieku, więc jest to okres już nowożytny, ale i tak dość odległy od naszych czasów. I teraz pytanie, co to w zasadzie ma znaczyć, co to są za przedmioty, jak to zinterpretować. No myśmy nad tym siedzieli jeszcze dosyć długo, później eksplorowaliśmy to w warunkach już takich, poziomów laboratoryjnych, lądowych, wyjmując po kolei te fragmenty naczyń, bo nie wszystkie były zachowane w idealnym stanie. Widać zresztą, że niektóre spośród nich są spękane, są już po konserwacji, ale nie wszystkie były w całości. 4 w każdym razie naczynia były włożone jedno w drugie. Poniżej znajdował się jeszcze kabłąk żelazny tego kotła. Sam kocioł widać, że był naprawiany, dbano o niego, no był funkcjonalny, tak bym powiedział. I pod spodem jeszcze była warstwa węgli drzewnych. Dzisiaj już wiemy, że są to węgle drzewne i fragmenty kory jeszcze. Sosnowej przede wszystkim, trochę tam było topoli,
I to w zasadzie wszystko, ale to głównie będą drzewne właśnie sosnowe. No i pytanie, co z tym w zasadzie zrobić? Mamy odkrycie z bardzo dokładną lokalizacją. Znajduje się to miejsce około 40-30 metrów od linii brzegowej. No współczesnej, ale akurat w tym miejscu ta linia brzegowa nie mogła się przesunąć jakoś bardzo, bardzo mocno. Tam taki jest układ dna, że mamy co do tego jasność. Więc to rzeczywiście było oddalone od linii brzegowej na głębokości około 2 metrów. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to zgubił. Nie ma tam reliktów żadnego pomostu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to zgubił, nie wiem, pływając na łódce. Zresztą po co miałby ktoś pływać na łódce z takim dużym kotłem, cennym kotłem, 4 naczyniami w środku. Nie wyobrażam sobie też, żeby zmywał statki, jak to się mówi, właśnie w ten sposób, później wkładał je do tego kotła i wracał. No, jedyne rozwiązanie, jakie widzę, to, że to się stało jednak w sposób intencjonalny, że ktoś celowo wrzucił tam ten kocioł. Ale czemu pozbywać się czegoś tak cennego? To jednak jest mnóstwo miedzi, sam surowiec był cenny, a jak powiedziałem, niewątpliwie przywiązywano do tego pewną wagę, skoro on jest tak w tak wielu miejscach naprawiany i jeszcze ciągle był funkcjonalny w momencie włożenia go do jeziora, do zbiornika. I jeszcze 4 całkiem ładne, niektóre nawet dzisiaj były funkcjonalne talerze w środku, pod spodem te węgle drzewne. Więc no, jedna koncepcja, która wchodzi w rachubę, jest taka, że jest to związane z jakąś tezauryzacją, że jest to swego rodzaju skarb, który ukryto w obliczu jakiegoś zagrożenia. Mamy do czynienia z sytuacją, znaczy z początkami XVII wieku, trudno powiedzieć, bo bardzo dokładnie dodawać tego nie możemy, czy to sięga już po okres wojny 30-letniej, czy nie, ale zawsze zdarzały się różnego rodzaju niepokoje. W związku z powyższym takie zagrożenie mogło się pojawić i po prostu ukryto to w ten sposób, licząc na to, że do tego się uda jakoś powrócić. Znaczy nie drukując oczywiście, ale może ktoś tam przywiązał jakiś sznurek i kawałek kory, która dziś się unosiła na tafli wody, niewidoczna, niezrozumiała dla ludzi postronnych, ale dla właściciela jasne. A drugie rozwiązanie jest takie, to jest wynik konsultacji z profesorem Marcinem Majewskim ze Szczecina, który ostatnio nad tym tematem dość mocno siedział. Okazuje się, że istnieje cały taki horyzont podobnych depozytów w kontekstach podmokłych albo wodnych od XIV do XVII wieku na Pomorzu. I to nie jest w związku z tym wyjątek, ale nasze odkrycie jest pierwsze dokonane przez archeologa. Tamte wszystkie to były odkrycia przypadkowe, gdzieś tam podczas kopania torfu, gdzieś tam na bagnie, no jak powiedziałem, podczas jakichś prac budowlanych. Natomiast w naszym przypadku mamy odkrycie konkretne, dokonane metodami archeologicznymi i bardzo starannie opisane. I moim zdaniem ta druga koncepcja, którą przedstawię, że jest to związane jednak z jakimiś zachowaniami o charakterze magicznym. Mimo tego, że mamy do czynienia z czasami współczesnymi, to jednak te zachowania takie zabobonne cały czas funkcjonowały. One i dzisiaj funkcjonują, kto wie, czy mniej niż kiedyś. Ale w każdym razie takie zachowania związane z białą magią są tutaj jakoś uzasadnione. I wydaje mi się osobiście, że tą drugą koncepcją przemawia fakt, że pod spodem mamy te węgle drzewne. Nikt tam tych węgli nie nawkładał przypadkowo, nie napłynęły one z zewnątrz. Mamy do czynienia z pewną konkretną warstwą starannie przeselekcjonowanych węgli drzewnych i kory właśnie sosnowej. No, symbolika sosny też jest bardzo, bardzo bogata. To się wiąże z symboliką małżeństwa, nieśmiertelności. Tutaj można całą masę skojarzeń przedstawić. Temat niewątpliwie wymaga jeszcze zbadania, ale no, moim zdaniem to raczej przemawia za kwestią taką biało-magiczną, aniżeli zwykłą tezauryzacją. Niezwykła interpretacja. Bartku, bardzo dziękuję w takim razie bardzo za proszę. Przybliżenie tajników archeologii podwodnej i badań w Lubanowie. Dziękuję. Dziękuję.